wspaniały dzień i te akcje sadzimy. My, z podkreśleniem my, czyli duża litera. I tak też ja Państwa traktuję, że jesteście my przez duże my. Bo ci, którzy kochają przyrodę, kochają drzewa, no to naprawdę zasługują na najwyższy szacunek. A szczególnie u nas leśników, którzy, jak Państwo wiecie, że zawsze dbamy o przyrodę, dbamy o lasy. No i muszę się tutaj w tym miejscu też pochwalić, że mamy duże osiągnięcia, bo te nasze lasy są w dobrej kondycji, są w coraz większej ilości, bo musicie Państwo tę podstawową prawdę zawsze przyjąć, że powierzchnia lasów w Polsce ciągle wzrasta i od czasu ostatniej wojny ta powierzchnia wzrosła niemal o 1/2, bo gdzieś z lesistości około 20% do niemal 30% obecnie. Czyli no, mamy tutaj duże sukcesy i w tym roku też leśnicy zasadzą 500 milionów drzew. Już praktycznie zasadzili, bo już jest koniec tej kampanii zalesieniowej. Ale teraz chcemy również wciągnąć w te nasze działania no, jak najszersze rzesze społeczeństwa, a szczególnie ludzi, którzy właśnie kochają przyrodę i odzywa się w nich taki zew wraz z wiosną, żeby coś posadzić. Zawsze coś takiego w człowieku się budzi. Jest nowe życie, nowa radość z tego piękna przyrody, z tej pogody, z tego nawet, co tutaj nas otacza, że ta zieleń już zaczyna nam tutaj ładnie wokół się roztaczać. I dlatego no, bardzo nas cieszy Wasze Państwa przybycie tutaj i widzę tu przekrój całego praktycznie naszego społeczeństwa, co jest tym bardziej no, radosne, że tutaj są zarówno dzieci, jak też takie można powiedzieć faza optymalna, bo my to tak w takim szlangu naszym leśnym określamy tak wiek lasów. I oceniamy, że no wszystkie tutaj są te fazy rozwojowe, jak drzewostanie, to tutaj w społeczeństwie. I bardzo się cieszymy z Państwa przybycia tutaj. Mamy nadzieję, że te drzewka, które zostaną zasadzone, będą otoczone też troskliwą opieką tych, którzy je posadzili. Tak jak już tutaj zdążyłem do prasy się wypowiedzieć, żeby nie sadzić tego tak całkiem bezrefleksyjnie, bo trzeba mieć wyobraźnię, co później te drzewa, gdy urosną, będą stwarzały wokół siebie. Raz, że na pewno przyjazną jakąś atmosferę, ładny widok, ale trzeba mieć wyobraźnię, żeby igły na przykład z tych posadzonych modrzewi nie spadały na samochody, bo nie jest to wtedy no, najprzyjemniejsze dla wszystkich, którzy parkują samochody. Dlatego tutaj apeluję do Państwa, żeby czynić to sadzenie również z taką dużą wyobraźnią. I jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować za Państwa przybycie i no, życzyć, żeby te drzewa rosły na chwałę i na pamiątkę również naszego miłego spotkania dzisiaj. Chciałem tę pierwszą